Witam wszystkich z tej strony Allok, a to jest już kolejny odcinek z symulatora, znaczy Car Mechanic symulatora. W tym odcinku zajmę się tutaj, tak jak pamiętacie, ostatni odcinek był dosyć długi, bo miał aż 25 minut, chyba tam około. Ten odcinek postaram się, żeby był krótszy, bardziej rzeczowy i w ogóle. Trochę się tam męczyłem pod koniec tamtego odcinka z tam wymianą podpór. Mniej na początku nie tam co trzeba, później. A nieistotne, tak jak mówiłem, ja na budowie kurczę samochodu się słabo znam. No ale mam nadzieję, że przez tą grę troszeczkę sobie się poduczę w tej kwestii. Czy tu można wyjść w ogóle schodami na górę? No nie za bardzo. Dobra. Mamy już jakiś samochód na właśnie tutaj na podnośniku i zdaje się, że tutaj mam no, docisk sprzęgła, także muszę odkręcić skrzynię, tylko ja nie wiem, czy to odkręcę od góry. Nie, muszę właśnie podnośnik do góry i dlaczego nie mam dźwięku gry? Dobra, muszę podgłosić sobie grę, także małe cięcie. No okej, dobra, już mam tutaj wszystko, dźwięki już mi działają. Dobra, pierwsze co to muszę oczywiście odkręcić koła. I to chyba oba koła. Dobra, teraz tak. Co my tu musimy odkręcić? Najpierw musimy to, czyli musimy to odkręcić. Czy tu jest dostęp? Aha, tutaj. Dobra, w porządku. Aha, teraz z drugiej strony. Okej, no dobra. To sobie escape zróbmy. Ciekawie, jak będzie z dostępem. Czy to będzie trudny dostęp, czy łatwy. Ok, w porządku. Dobra, teraz co my tu możemy zrobić? Możemy zeskapować. Dobra, spróbujemy skrzynię stąd otworzyć. Coś tutaj musimy odkryć. Aha, z komory silnika, tak? Czy tutaj coś jeszcze będę musiał odkręcać, żebym już się nie... Czyli to, dobra. Okej. Więc rozkręćmy to. Ale to jest dopiero męczące, kurczę, przeskakiwanie z tego. Teraz tak, gdzie ona jest? Tutaj. Ulala. Dobra, jest docisk sprzęgła. Czemu nie mogę? Aha, dobra. Docisk sprzęgła. W porządku. I tryb montażu. Oczywiście docisk sprzęgła nowiutki. Dobra.
Okej, okay, dobra, koła w jedną stronę mamy zrobioną. Spróbuję przeskoczyć, kurczę. Czy mi się uda tam zaznaczyć? Jest. Super. Przeskoczymy sobie w ten sposób. Okej. Okay. I teraz musimy obniżyć. Montażu. Doskonale. Zamykamy machę. Sprawdźmy. Wszystko zrobione. No, trochę się z tym męczyłem, nie powiem, bo jest sporo części do wymiany. Dobra, co my tu mamy następne? Jest lista części, tu by było sporo, no ale niestety. Dobra, hamulce są kiepskie, czyli będą tarcze i układ hamulcowy, no to ja bym oba przyjął. Przyjmę sobie oba i oba zrobię. Będzie to samo pewnie do zrobienia, tam ewentualnie może się różnić tym, że w jednym tarcze, w drugim klocki albo coś. Sprawdźmy jeszcze. Aha, musimy przystawić auto. I na lewy podnośnik. Przyjmiemy to jeszcze. No i zobaczymy. No dobra. To co my tutaj mamy? Nie przestawiamy go. Chociaż w sumie. To i tak musi iść na prawy podnośnik. Dobrze, zobaczmy. Co my tu mamy? Klocki hamulcowe. Zapiszemy sobie. Pompa ABS. Tarcza hamulcowa i zacisk hamulca. No dobra. Czyli troszeczkę jest do roboty. Ok, tu myślałem, że będzie troszeczkę mniej. No, tutaj też. Więc tarcze hamulcowe potrzebujemy aż 3 kupić. I zaciski hamulca potrzebujemy również 3 kupić. Idziemy do sklepu. No, już sobie podniosę. Chciałem zamówić części. Co my tam za zlecenie mamy? Auto niepewnie się prowadzi. Brakuje mi mocy. W sumie jak już robimy przy kołach, to przyjmiemy to zlecenie. I od razu kupimy części do 3 aut. A jeszcze sprzedamy najpierw może te, które już zużyliśmy, tam co są zużyte. Dobra, co my tu mamy? Końcówka. Drążka. Kierowniczego i łącznik stabilizatora przedni typ A. Dobra, napisałem sobie co muszę kupić, i mogę teraz iść już spokojnie zamówić części, sklep z częściami. Więc tak, potrzebujemy klocki. Dobra, ile potrzebujemy? Jeden komplet. W porządku, mamy. Dalej, pompa ABS-u. Pompa jedna potrzebna. Tarcza hamulcowa. Aha. Nie, tarcza hamulcowe są nam potrzebne 3, więc raz, dwa, trzy. Teraz zacisk. Też 3 potrzebujemy. Raz, dwa, 3. Ale nam skąd to schodzi? Dobra, i teraz jeszcze końcówka drążka. Jest nam jedna potrzebna. I jeszcze łącznik.
Łącznik stabilizatora przedni typ A. Będzie to. Dobra, mam wszystko już kupione. Zrobię sobie teraz może te dwa auta. Powinno akurat nam już wyjść. Tyle, co tam powinno. Dobra, tryb badania. Kurczę, to słabo strasznie widać. Sprawdźmy może. No, tu mi się wydaje, że tu jest wszystko. Dobra, nie. Musimy odkręcić sobie oba. Tryb badania. Aha, tu są tarcze hamulcowe wentylowane. Dobra, tutaj jest w porządku. Typ montażu. Kurczę, czy ja na pewno dobre części kupiłem, bo nie jestem teraz aż pewien. Otwórz zlecenie. Nie no, tarcza hamulcowa. No, lista części jest w porządku. Ale tu była wentylowana, kurczę. A może z tyłu? Bata. I tryb badania. O, widać już tutaj czerwono. Jest zacisk słaby. Co to ma tam? Dlaczego tu świeci mi na czerwono? Coś tu pompa. Aha, bo tu pompa ABS-u jest jeszcze do wymiany. Zgadza się. Z tego co. No właśnie. Klocki. Pompa ABS-u, tarcza hamulcowa i zacisk hamulca. Dobra, no to to muszę na pewno skręcić. Okej. Okay. Tyłu jest. O Jezu, zrobimy tryb badania. 64%, no to nie są do wymiany jeszcze. Tryb badania to. Nie, tu jest w porządku. Okay. A więc co my tutaj mieliśmy? Tryb montażu teraz. Dobra, jeden zacisk hamulca. Sprawdzimy sobie od razu, jak zakręcimy koło, czy na pewno zacisk hamulca jest już jako zrobiony. Tak. Dobra, teraz tarczę hamulcową. No nie sądzę, żeby to była ta zepsuta. No ale trudno. No. O nie, jest. Dobra, widzę. Pyk. No chyba to auto tylko zdążę zrobić jeszcze teraz. Oj. Co jest, kurczę? Aha, muszę po to. Zapomniałem o tym. O matko. To aż to do wymiany jest, tryb badania.
Tryb montażu. Bierzemy nówkę. A nie tym, co trzeba, robiłem. Dobra, sprawdźmy, czy już... Tak, i tylko pompa ABS-u została, a to pompę chyba będę miał dostęp. Zdaje się, że od góry, więc tutaj sobie zjedziemy na dół. Czy ta pompa jest tutaj? Czy jednak z drugiej strony jest dostęp? Dziwne. Nie, dostęp z komory silnika. No to kurczę, ja czegoś nie czaję, czy co? No dobra. Tutaj to muszę odkręcić. O Jezu. No dobra, nic nie zrobię, muszę to odkręcać. W ten ani inny sposób. Tryb montażu. Dobra. Wszystko, wszystko. Kurczę. No trochę zarobię. Na tym troszeczkę zarobiłem sam, ale nie powiem. Dobra, tego już sobie przesuniemy od razu na lewy podnośnik. Co tam w nim było? Ach, czyli przedni i końcówka drążka kierowniczego. Dobra, to sobie zaraz zrobię. Już poza odcinkiem chyba, bo widzę, że odcinek mi się skończył praktycznie. Ja Was zapraszam do następnego odcinka. Mam nadzieję, że się to jakoś w miarę podoba. Wiadomo, na początku warsztat muszę prowadzić skromnie. Później, mam nadzieję, dosyć szybko dojdę do jakichś większych pieniędzy, żeby móc sobie kupić ten tutaj do diagnostyki. I żebym mógł jakieś auta kupować. Auta, z tego co wiem, są bardzo drogie, więc potrzebuję pieniędzy. No a jak widzicie, stan konta jest taki, jaki jest. No i to by było na tyle, także trzymajcie się i cześć!